Państwa, proszę o chwileczkę uwagi. W imieniu zespołu Przyjaciółki z Niedźwiedzic witam Państwa bardzo serdecznie na wspólnym świętowaniu pięciolecia powstania zespołu Przyjaciółki. Oddaję głos dla Pani Ani Kozak, oddaję głos dla Pani Marylki. Wszystkiego dobrego, życzę dobrego świętowania wspólnego. Dziękuję. Dziękujemy. A my witamy serdecznie gospodarza dzisiejszego święta, radnego, sołtysa i kierownika zespołu Przyjaciółki w jednej osobie. Witamy Pana Józefa Pszyńskiego. W jednej osobie, to tak jak święty, tak? Coś w tym jest, Panie Józefie. Drodzy Państwo, jest mi niezwykle miło, że możemy się zobaczyć wreszcie w tak dużym gronie po prawie półtora rocznej przerwie. Cieszę się, że są z nami dzisiaj znakomici goście. Drodzy Państwo, serdecznie, gorąco witam wójta gminy Chojnów, pana Andrzeja Pyża, wraz z małżonką, panią Marioną Pysz, dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy nr 1 w Chojnowie. Witamy gorąco. Witamy bardzo gorąco proboszcza parafii pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego w Niedźwiedzicach, księdza Emanuela Brzoska. Dziękujemy serdecznie za przepiękną mszę. Drodzy Państwo, jest mi bardzo miło gościć na dzisiejszym święcie sekretarz gminy Chojnów, panią Konradę Teichmann-Rękoś. Witamy panią sekretarz. Wiem, że jest w imieniu pana przewodniczącego Rady Gminy Chojnów, pana Bogdana Styrkowca, pani wiceprzewodnicząca Rady Gminy Chojnów, pani Renata Ostropolska. Witamy gorąco. Bardzo nam miło, że jest z nami dziś przewodniczący Rady Miejskiej Chojnów, pan Jan Skowroński. Witamy gorąco, witamy serdecznie. Są z nami znamienici goście, członkowie zarządu powiatu legnickiego. Witam gorąco panią Annę Rozmus-Cieślik. Równie gorąco witam pana Grzegorza Gabskiego. I równie serdecznie pana Krzysztofa Sowińskiego. Witam państwa bardzo gorąco. Drodzy państwo, są z nami również radni gminy Chojnów. Witam bardzo gorąco pana Ryszarda Dulika. Jest z nami pan Janusz Tera. Witamy serdecznie. Jest z nami również pan Piotr Picek. Witamy gorąco. Witamy. Bardzo mi miło gościć dzisiaj dyrektor ośrodka pielęgnacyjnego Niebieski Parasol w Chojnowie, panią Małgorzatę Sztompkę. Serdecznie i gorąco witam panią dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie, panią Lilię Walasek. Równie gorąco witam dyrektor Szkoły Podstawowej w Niedźwiedzicach, panią Wioletę Urban. Serdecznie witam pana prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedźwiedzicach, pana Marcina Janczaka. Jest mi równie miło gościć dzisiaj, szanowni państwo, solistkę operową, panią Igę Tamarę Zagórską. Witam serdecznie. Jest z nami również pan Krzysztof Szczypiński, dyrektor Centrum Finansowego. Witam serdecznie. Są dziś z nami również przedstawiciele Urzędu Gminy Chojnów. Witam panią Jolantę Marciniszyn, specjalistę do spraw wyborów i obsługi obsługę. Jest z nami również pani Anna Peregrym, inspektor do spraw komunikacji i promocji. Witamy serdecznie. Witam serdecznie członków Rady Sołeckiej Wsi Niedźwiedzice. Dziękujemy za wsparcie, za pomoc. Witam wszystkich bardzo gorąco. Są z nami przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Niedźwiedzice. Witam serdecznie.
Bardzo nam miło, że są z nami również przedstawiciele mediów. Bardzo gorąco, serdecznie i ciepło witam panią Krystynę i Jerzego Kulków z portalu Dolnośląskiej Folkowo i Ludowo. Jest z nami również pan Adam Biegaj, przedstawiciel portalu hojnów.pl. Witam serdecznie panie Adamie, dziękujemy za fotografię. Bardzo serdecznie witam wszystkich państwa, bardzo serdecznie witam zespoły z gminy Chojnów. Proszę państwa, nie byłoby tak barwnie i kolorowo, gdyby właśnie nie zespoły dzisiaj dotarły do Niedźwiedzic okazji jubileuszu. Bardzo, bardzo serdecznie witam zaprzyjaźnione zespoły z przyjaciółkami spoza gminy Chojnów. Witam bardzo serdecznie zespół Izerskie Bogdanki z Mirska. Bardzo miło mi jest powitać zespół Olszany z Olszan. Kochani, witamy bardzo, bardzo serdecznie zespoły z gminy Lubin. I tak, ściągę muszę zajrzeć, aby czegoś nie omieszkać. Witam bardzo serdecznie zespół Alpinki ze Strupic. Oczywiście z gminy Chojnów. To też powiedziałam na wstępie. Witam bardzo serdecznie zespół nasz sąsiedzki, Goliszowianie z Goliszowa. Witam pięknie Michalinki z Konradówki i Podbiotrowi. Witam także bardzo, bardzo serdecznie Słowiki ze Starego Łomu. Miło jest nam bardzo, że państwo przyjęliście zaproszenie i przybyliście tutaj do nas z okazji naszego jubileuszu. Dziękujemy wam bardzo, bardzo serdecznie za przybycie. Drodzy państwo, pochodzące z Niedźwiedzic przyjaciółki to jeden z najstarszych, a jednocześnie jeden z najmłodszych zespołów działających w gminie Chojnów. Wszystko za sprawą przerwy, jaką członkowie zespołu zrobili sobie w swojej działalności. Po niemal 40 latach z inicjatywy radnego gminy Chojnów i sołtysa Niedźwiedzic pana Józefa Przyłuckiego zespół reaktywował się. Pan Józef Przyłucki został kierownikiem zespołu, a opiekunem muzycznym na początku pan Kazimierz Bobrowski. Następnie pan. O, wielkie brawa. Następnie pan Franciszek Sokołowski. Drodzy państwo, niestety w tym roku pan Franciszek Sokołowski przegrał walkę z koronawirusem. Żegnaliśmy go 17 kwietnia w jego rodzinnej gminie Gromadka. W tej ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyła rodzina, samorządowcy, muzycy, członkowie zespołów, a także tłumnie przybyli mieszkańcy. Pan Franciszek był utalentowanym muzykiem i doskonałym animatorem kultury, który świetnie prowadził zespół Przyjaciółki, osiągając wspaniałe sukcesy na wielu scenach. Myślę, że to dobry moment, dobry dzień, aby minutą ciszy uczcić pamięć pana Franciszka. Dziękuję serdecznie. Drodzy
drodzy Państwo, do pięcioosobowego składu sprzed lat dołączyły nowe głosy, tworząc największą w gminie Chojnów grupę wokalną. Zespołowi akompaniują muzycy na akordeonie, gitarze, saksofonie, klarnecie i instrumencie perkusyjnym. Swój pierwszy występ po reaktywacji przyjaciółki dały 11 czerwca 2016 roku podczas obchodów 70-lecia Szkoły Podstawowej w Niedźwiedzicach, a już 15 stycznia gościły w zimowej edycji Listy Przebojów Ludowych Radia Wrocław. Edycję tą wygrały, dzięki czemu nagrały pierwszą swoją płytę w profesjonalnym studiu Radia Wrocław. Po tym osiągnięciu lista sukcesów zaczęła się ekspresowo wydłużać. Przyjaciółki gościły na wielu biesiadach i festiwalach muzycznych, zarówno regionalnych, krajowych, jak i zagranicznych. Proszę Państwa, jubileusz to okazja do podsumowań i śmiałego patrzenia w przyszłość. Józefie, jesteś kierownikiem zespołu, ale póki co nie bardzo wiem, jak to się zadziało, że po 40 latach zadrzemało coś w tobie i nie wiem, co też i jak to zrobiłeś, że te przyjaciółki pojawiły się na scenie. A potem wiadomo, sukcesy. Tak, historia. Historia bogata, bardzo bogata, jeżeli chodzi o powstanie zespołu przyjaciółki. Zrodziła się myśl moja bardzo dawno, co najmniej przed powstaniem, czyli w 2010 roku, a więc tak 6 lat przed powstaniem zespołu przyjaciółki już miałem ten pomysł, te próby. Ale musiałem jeszcze nad sobą, musiałem się pracować nad sobą. Długo, zajęło mi to czasu, ażeby mieć po prostu odwagę, bo to trzeba mieć i odwagę, i siły, ażeby się podjąć tej działalności, tak bym powiedział w skrócie. Zespół przyjaciółki zrodził się w moich umysłach już w 2014 roku, kiedy zostałem sołtysem, kiedy zostałem radnym Rady Gminy. Już były te pierwsze kroki i zwieńczeniem tego był rok 2016, kiedy zespół został przeze mnie powołany, a mottem było to: czystej mąki będzie chleb. No i tak się to stało. Tak się to stało dzięki temu, że zespół powstał. Zwróciłem się do tych pięciu pań na początku, które były w tych dawnych latach gwiazdami, o pomoc. No i tą pomoc otrzymałem, a dalej to już kontynuacje i rodzinne, i wspólne nasze, lokalne. Tak żeśmy sobie poradzili. Tak jak już tu pani Ania wspomniała, pierwszym kierownikiem naszym był Kazimierz Kazio Bobrowski, który nas prowadził przez co najmniej dobry rok. Doprowadził nas wspólnie z zespołem do edycji, którą żeśmy wygrali zimową w 2017 Radia Wrocław. To było takie uwieńczenie sukcesem. Dalej zespół występował na, tak podsumowując, nie, na wielu biesiadach, wielu różnego rodzaju koncertach. Między innymi występowaliśmy na Festiwalu Międzynarodowym w Środzie Śląskiej, w Strzegomiu. Występowaliśmy w Wilczym Lesie, w Operze Wrocławskiej. Tak, wiele mamy osiągnięć. Zapomniałem, bo Kresy, oczywiście Kresy, z których się wychodzimy, wschodnie byliśmy w Lwowie na obchodach Dni Dolnego Śląska. Korzenie, przynajmniej ja mam też okolic tamtych stron wschodnich.
Było to takie bardzo, bardzo, bardzo miłe. Mamy wiele wyróżnień. Mamy dyplomy, jak tutaj widać, co najmniej 30 będzie tych naszych różnych wyróżnień, spotkań i tak dalej. No jest to piękne uwieńczenie, jest to piękne, piękne, że się nam udało, że dzięki temu, że nasz patriotyzm, tak mogę powiedzieć, tutaj lokalny jest bogaty, że nasi rodzice, nasi dziadkowie pięknie śpiewali, uczestniczyli tutaj w miejscowym chórze kościelnym, a śpiewano na głosy bardzo pięknie, co jest uwieńczeniem. My dzisiaj próbujemy, staramy się i kontynuacja tego wszystkiego jest bardzo, bardzo, bardzo dobra i niezmiennie nam potrzebna. Ten patriotyzm, wiadomo, jakie było spustoszenie w tym okresie powojennym i tak dalej, to jest wielka historia, wielkie zadanie. A no jeszcze oczywiście pierwsze miejsce w Lubinie, jeżeli chodzi o Czesława Niemena, który żeśmy zdobyli. Czy mnie jeszcze pamiętasz? Znamy tą piosenkę bardzo ważną. To zespół wyśpiewał pierwsze miejsce. Jest to wielka, wielka, wielka radość. Także podsumowując tą całą historię, no jest bardzo, bardzo, bardzo bogata, bardzo, bardzo, bardzo szeroka. Zespół się rozwija, jest prężny. Za co dziękuję każdemu z osobna, każdej pani za to i muzykom dziękuję za to, że spędzają tyle czasu i godzin poświęcają. To naprawdę jest to smutna i trudna praca. Także jestem wdzięczny, z wdzięcznością się odnoszę, że mnie wspierają, bo wiecie jak to jest. Nie jest to tak lekko. No to bym miał tyle, także wiele życzę zespołowi sukcesu w życiu prywatnym również, nie? Żeby się zdarzyło, zdrowie było i szczęście było, żeby to wszystko się układało jak najlepiej na tej naszej wspólnej drodze, że umacniamy nasz wspólny dom, naszą gminę, nasz powiat, naszą ojczyznę. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Drodzy Państwo, chyba nadszedł moment, abyśmy na scenie zagościli nasze przyjaciółki, zagościli członków zespołu. Pozwólcie Państwo, że wszystkich wywołam imiennie. Także ze mną na scenie jeszcze raz kierownik zespołu przyjaciółki, pan Józef Przyłucki. Menadżer zespołu przyjaciółki, pani Maria Czubak. Witam. Zapraszam kierownika muzycznego, pana Mateusza Bojdę. Zapraszam na scenę. Zapraszam pana Kazimierza Deptucha, który jest akordeonistą, gitara basowa. Pan Stanisław Lewicki, perkusja. I wokal, proszę państwa, pani Bronisława Rybczyńska. Pani Alina Sikoń. Pani Zuzanna Gruza. Pani Danuta Marciniszy. Pani Maria Kulej. Pani Danuta Traczyk. Pani Jadwiga Bień. Pani Jadwiga Winiarska. Pani Zofia Celuch. Pani Elżbieta Gutek. Pani Mariola Borowiec. Pani Grażyna Styga. Zespół w całej okazałości. To ja jeszcze przedstawię. Wszyscy na tej scenie byli przedstawieni od A do Z. A ja chciałam przedstawić jeszcze raz panią Anię Banaszek, kierownika referatu promocji i kultury Urzędu Gminy w Chojnowie. Drodzy Państwo, jubileusz
to życzenia zapraszam serdecznie gospodarza gminy Chojnów, pana wójta, o zabranie głosu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezwykle miło uczestniczyć w tak wspaniałej uroczystości, tak wspaniałym jubileuszu. Dzisiaj wielkie święto w Niedźwiedzicach, to jest pięciolecie wspaniałego zespołu, przyjaciółek i przyjaciół, bo są panie, ale to są panowie. Są przyjaciele, tak, są przyjaciółki i przyjaciele. Jest to zespół, który jednocześnie jest najmłodszy, ale też może i najstarszy, bo jego historia sięga dużo, dużo wstecz, dużo wiele lat, dziesięcioleci wstecz. Zespół, który rozsławiał wcześniej ziemię chojnowską na estradach całej Polski, na wielkich festiwalach w Zielonej Górze, w Kołobrzegu, tak? Czy dobrze mówię? Tak. Także to nie jest tak, jak nam się wydaje, że coś wzięło się z niczego. Dlatego łatwiej było pewnie reaktywować po tylu latach zespół, bo te gwiazdy, które występowały kilkadziesiąt lat temu, są z nami dzisiaj i swoimi pięknymi głosami wspomagają cały zespół. Cieszymy się, że mamy w gminie 7 zespołów. Najmłodsze są przyjaciółki, które, jak tutaj wcześniej było już powiedziane, rozsławiają naszą gminę na arenach regionalnych, ogólnopolskich, ale także międzynarodowych. Miło Was słuchać, czy to w radiu, czy oglądać w internecie. Zawsze jestem dumny, gdy Wy występujecie, gdy śpiewacie, gdy mogę Was zobaczyć, gdy jesteście chwaleni, czy poprzez na antenie radiowej, czy telewizyjnej. Każdym z nas, myślę, kto interesuje się sprawami gminy, duma rośnie. I świętując ten pięcioletni, może skromny jubileusz, pokazaliście nam, że osiągnęliście już bardzo wiele. 30 dyplomów. No przez 5 lat, włączając półtora roku pandemii, no to jest wielka intensywność. I zazdroszczę Wam tej energii i chęci do pracy. Tej energii, którą na co dzień emanujecie, bo każda z Pań ma swoje obowiązki z Panów, tak? Pracuje zawodowo, działa społecznie, zajmuje się rodziną, domem, a jeszcze znajduje czas na to, żeby rozsławiać naszą tradycję, nasz folklor, śpiewać nasze piosenki, rozwijać naszą kulturę. Za to należą Wam się wielkie słowa uznania, bo jest to coś niesamowitego, że dzisiaj w dobie globalizacji, cyfryzacji, gdzie ta ludowość może jest mniej popularna w całej Polsce, Wy pamiętacie o naszych korzeniach, o tym, że nasze obyczaje są piękne, nasze tradycje, czy kolędowania na przykład, czy inne uroczystości, że dzięki Wam to w narodzie jest utrwalane, w społeczeństwie, dzięki takim ludziom jak Wy, nigdy nie zginie. To głęboko wierzę, że spotkamy się jeszcze wiele razy, że będziemy świętować kolejne jubileusze, że będziemy się cieszyć, bawić, składać życzenia i cieszyć się także z nowych sukcesów. Drodzy jubilaci, w imieniu władz samorządowych gminy Chojnów wspólnie z panią przewodniczącą Renatą Ostropolską, was jest tu tyle pań i panów, także ja wziąłem sobie do asysty jeszcze swoją żonę, która będzie mi pomagać. Życzymy wam zdrowia, szczęścia, wielu sukcesów, wszelkiej osobistej pomyślności, oby w waszym sercu zawsze świeciło słońce, a w waszych głowach zawsze grała muzyka. Wszystkiego najlepszego. Pani przewodnicząca, trzech. Dziękuję bardzo, dziękuję. Może zabrakło jeszcze zera, ale na następny jubileusz poproszę, żeby to zrobić. Na następnej sesji dopiszemy to jeszcze. Ja nie przyjmą budżecie, nie od razu. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Ty pan wręczaj. Jest tych zer, no mało, no ale... Jeszcze jedno zero powinno być. To zero odpowiad nam dołoży. Panie Kazimierzu, zapraszamy również na scenę. Zapraszamy pana Kazimierza Bobrowskiego. To również dzięki panu zespół odnosi tak spektakularne zespoły. Tak spektakularne osiągnięcia i sukcesy. Szanowni Państwo, ja zostałem też upoważniony przez radną powiatu legnickiego, panią Jolantę Lekaluk-Pysz, która niestety nie mogła dzisiaj przybyć z różnych względów na tak wspaniałą uroczystość. Nie wiem, czy odczytam, bo nie mam okularów, ale myślę, poradzę sobie. Chyba dobrała litery pod siebie. Gratulacje z okazji jubileuszu. Tu na górze jest pięciolecie przyjaciółki z Niedźwiedzic. Wraz z życzeniami wspaniałych przygód i sukcesów muzycznych. Radna powiatu legnickiego Jolanta Lekaluk-Pysz. Przedstawię, to też jest koperta. Nie sprawdzałem, ile tu jest. Bo tak zapakowali sprytnie, że no, nie mogłem się dostać. Że jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Dziękujemy. To jest ten moment, kiedy możemy, mamy przyjaciółki na scenie. Zapraszam. Kto jest chętny do zabrania głosu, do złożenia życzeń, zapraszamy serdecznie, zapraszamy członków zarządu powiatu legnickiego. Pan Krzysztof Sowiński, pan Grzegorz Gabski, pani Anna Rozgus-Cieślik, zapraszamy serdecznie. Szanowne jubilatki, chciałbym bardzo serdecznie z okazji tego jubileuszu podziękować wam za ten czas, za wysiłek, za to wszystko, co robicie, aby utrwalać tą kulturę ludową, która bardzo wiąże się z tym lokalnym środowiskiem, z tą miejscowością, dla której występujecie, z tą gminą, którą reprezentujecie, jak również powiat, który reprezentujecie na różnych imprezach czy konkursach, gdziekolwiek pojedziecie. W związku z tym jubileuszem chciałbym wam życzyć dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności, wytrwałości w krzewieniu tej kultury ludowej, nowych pomysłów, nowych aranżacji, żebyście mogli dalej tak pięknie występować i reprezentować środowisko tutaj gminne i powiatowe na różnych imprezach. Ten skromny bukiet chciałbym przekazać na ręce pani menadżer, pani Marii, a z tego co wiem, to prezenty już dotarły wcześniej. Także... na konto bankowe. Także wszystkiego dobrego. Ja jeszcze dodam ze swojej strony, bo tyle pięknych życzeń już padło, ale pierwsza rzecz, że przyjaciółki zawsze są na pierwszym miejscu w naszym sercu. A czego mógłbym życzyć, prócz tych pięknych życzeń? Pierwsze, wielu sponsorów. Drugie,
jeszcze nadal nie gasnącego zapału, takiego samego, a trzecie, żebyśmy się spotkali w tym samym gronie za 5 lat. Wszystkiego dobrego. Ja chcę w międzyczasie dopowiedzieć, że na koncie, gdzie wpłynęły pieniądze rzeczywiście z powiatu, stosowna kwota, już nie ma nic. Te paski, proszę Państwa, to folklorystyczne, to właśnie już wyrwane z tego konta. Te część bluzeczek, bo to nie jest tani szpas, część bluzeczek też wyrwane z tego konta, a spódnice oczekują u pani Krawcowej do przymiarki. Także dalej będziemy szukać sponsorów, ale bardzo, bardzo gorąco dziękuję serdecznie powiatowi, nie tylko panu staroście, ale i zarządowi za przychylność w stronę przyjaciółek. Także konto już puste. Ja jeszcze dopowiem parę słów w imieniu zespołu Albinki. Drogie przyjaciółki, drodzy przyjaciele, ja życzę wam wspaniałych sukcesów, jeszcze więcej niż do tej pory. Obrałyście piękną drogę, drogę rozsławiania naszej gminy, drogę rozsławiania folkloru. To jest coś wspaniałego, chociaż wiem, bo też śpiewam, że mąż czy żony czasem różnie podchodzą do tego, prawda, że się wychodzi z domu, ale to jest piękne, śpiewanie ludowe to naprawdę jest coś pięknego, naprawdę podtrzymujmy ten folklor. Drogi zespole, drogie przyjaciółki, życzę wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego, a jeszcze Albinki przeczytają piękne życzenia, które tu koleżanka sama zredagowała. Z okazji 5 lat jubileuszu przyjaciółek z Niedźwiedzi Fenomenalnych lokalne zespoły pełne animuszu przywożą wiązanki życzeń niebanalnych. Wśród nich przybywają Albinki z uśmiechem, co przyjaciółki darzą wielką serdecznością. A życzliwość ta odbija się echem w pieśniach przepełnionych po brzegi radością. W szczęściu i w śpiewie kolejnych jubileuszy życzymy wam z serca szczerego. Rozweselajcie dalej zmysły duszy melodiami repertuaru waszego. Kochane przyjaciółki i kochani przyjaciele, w dniu waszego 5-letniego jubileuszu my, Pizerskie Bogdanki, życzymy wam przede wszystkim zdrowia, szczęścia, pomyślności. Najważniejsze, żeby was nogi nie bolały przy występach, żebyśmy nie musieli wszyscy ubierać zastępczych butów, obuwia. Także bardzo się cieszymy, że dzisiaj jesteśmy tutaj u was. Mam nadzieję, że pożyjemy jeszcze długie lata i to będzie nie pierwszy i nie ostatni nasz jubileusz, żebyśmy się mogli tutaj wszyscy serdecznie bawić, witać, cieszyć się sobą, że jesteśmy tutaj. Dziękuję wam bardzo i wszystkiego najlepszego od Izerskich Bogdanek. A tutaj państwo macie coś potem na próbę, żebyście mogli sobie spokojnie odpocząć. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy gorąco. Zapraszamy przewodniczącego Rady Miejskiej Chojnów, pana Jana Skowrońskiego. Cieszymy się, że możemy gościć naszych sąsiadów. Kochane przyjaciółki, kochani przyjaciele, przyjaciele ci na scenie, a także przyjaciele na sali. Pozwólcie, że przekażę wam wszystkim, a szczególnie przyjaciółkom serdeczne pozdrowienia od mieszkańców Chojnowa. Cieszę się, że mogę uczestniczyć w tej jubileuszowej imprezie i mam nadzieję, że
w następnych jubileuszach też będę mógł. Serdecznie dziękuję za to zaproszenie. Nie będę oficjalnie czytał listów pochwalnych czy gratulacyjnych, które przekazał mi burmistrz, który przeprasza, że dzisiaj nie może być tutaj obecny, no ale odpoczywa nad morzem. Ja ze swojej strony to gratuluję tego wspomnianego jubileuszu i dziękuję bardzo za wszystko. Zapraszam teraz przedstawicieli Olszaniaków z Olszan. Zapraszam zespół Olszaniacy z Olszan. Z okazji jubileuszu 5-lecia zespół folklorystyczny Przyjaciół życzymy Wam wszystkiego najlepszego, wielkiej pomyślności, dalszej pracy w kontynuowaniu dalszej działalności. Wszystkiego dobrego. Piękne panie i panowie, Olszaniaków, wszystkiego najlepszego, dobrego zdrowia i serdecznie. Chciałam przekazać życzenia od naszego proboszcza dla zespołu przyjaciół. Dziękuję. Zapraszamy panią Władysławę Kościk, kierownika zespołu Goliszowianie z Goliszowa. Zapraszamy panią Władziu. Zapraszamy panią kierownik zespołu Słowiki ze Starego Łomu, panią Danutę Łysak, z przedstawicielem zespołu. Kochane, drogie koleżanki, przyjaciółki, zespół Słowiki życzy Wam dużo, dużo sukcesów w zdrowiu, w szczęściu, pomyślności, abyście wyśpiewały masę nagród i byście sławili gminę Chojnów w całej Polsce, no i za granicą. Dziękujemy gorąco, a ja już zapraszam zespół Michalinki z Konradówki Piotrowic na czele z panią kierownik Stanisławą Paką oraz panią Janiną. Zapraszamy panią Janiną Domańską. Oczywiście. Drogie koleżanki i koledzy, przyjaciółki, w imieniu zespołu przyjaciół Michalinki chciałam Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim zdrowia. Zdrowia, radości z tej trudnej, takiej odpowiedzialnej pracy, że tak powiem, śpiewaniu. Życzę Wam przede wszystkim dalszych sukcesów, bo macie już bardzo dużo sukcesów dalszych. Jeszcze oczywiście do czekania następnych 5 lat, żebyśmy się mogli spotkać tutaj razem. Bo my też będziemy mieli jubileusz zaległy, co prawda, z ubiegłego roku. Jesteśmy też młodym zespołem. Dlatego życzymy Wam jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Taki list gratulacyjny, a tutaj, żebyście sobie coś kupiły za to. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
ja jeszcze dopowiem, że równie wspaniały jubileusz już za 2 tygodnie będziemy właśnie obchodzić w Konradówce, gdzie Michalinki z Konradówki i Piotrowic będą swoje święto obchodziły. Drodzy Państwo, ja teraz zapraszam dyrektor Szkoły Podstawowej w Niedźwiedzicach, panią Violetę Urban oraz panią Agatę Przyłucką, przedstawiciela szkoły, nauczyciela. Kochani Państwo, ja powiem krótko. Do tych wszystkich życzeń, które tutaj były przed chwilą wypowiedziane, ja powiem tylko 2 słowa. Tam, gdzie słychać śpiew, tam są dobrzy ludzie. Więc kochani, śpiewajcie nam jak najdłużej. Przedstawicielki Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Niedźwiedzice. Zapraszam gorąco. Witam Państwa serdecznie. Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Niedźwiedzice jest ogromne. To tylko 3 przedstawicielki. Jedna siedzi przy stole, jedna wyjechała na morze. Życzymy przyjaciółkom wszystkiego, co najlepsze. Nagrały już płytę zimową, więc życzymy im platynowej płyty, żeby rozsławiały Niedźwiedzice na cały kraj, a może i poza krajem. Życzymy im wszystkiego słodkiego, dlatego od nas ten tort, którego oczywiście Państwo pewnie też będą mieli okazję spróbować. Kochani, jest to bardzo wzruszający moment. Dla nas nie dziękujemy. Pozostanie nam na pewno w pamięci ten pierwszy jubileusz. Bardzo serdecznie dziękujemy, ale proszę Państwa, to, żeśmy się tutaj spotkali i to, co przed nami na stole jest i to, co jeszcze będzie, to możemy zawdzięczać wyłącznie ludziom dobrej woli, czyli sponsorom. I z tego miejsca chcę bardzo, bardzo serdecznie podziękować panu wójtowi Andrzejowi Pysz za naprawdę hojność finansową. Tak jak tam wcześniej powiedziałam, właśnie te bluzeczki, nie wszystkie, bo to drogie, a troszeczkę urywacie finansowo nasze propozycje, ale przy współpracy właśnie zarządu powiatu i oczywiście pana starosty można nas dzisiaj oglądać w tych białych bluzeczkach, można nas dzisiaj oglądać w tych pięknych paskach folklorystycznych. Mamy też gorsety, ale no za gorąco emocje swoje robią, ale przyjdzie taki moment, że i również pojawimy się w gorsetach. Za to bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy sponsorom, tym naprawdę bardzo hojnym i liczymy na zaś, proszę Państwa. Jesteśmy przekonani, że nie odstąpicie, prawda? Bardzo już tak, już jesteśmy w domu. Proszę Państwa, żeby to tak sprawniej poszło, bo to nie tylko są ci, których wymieniłam sponsorami i ja pozwolę sobie odczytać i zaprosić Państwa tutaj na scenę, aby można było podziękować za to, co dzisiaj się dzieje tutaj właśnie w Niedźwiedzicach na sali wiejskiej. I zapraszam pana Andrzeja Pysza, pana wójta. Zapraszam panią Honoratę Najfmandrenkoś.
zaprasza panią Renatę Ostrowolską. Zapraszam pana Adama Wałuszki, nie ma? Zapraszam naszego przyjaciela zespołu Grzegorza Gawskiego. Zapraszam pana Krzysztofa Sowińskiego. Zapraszam panią Annę Rozmus-Cieślik. Zapraszam panią Jolantę Bekaluk-Pysz. Zapraszam panią Violetę Fulda. Zapraszam panią Lilianę Walasek. Zapraszam pana Jerzego Kulkę do nas, panie redaktorze. Zapraszam przedstawiciela, panią prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Niedźwiedzice. Zapraszam pana prezesa ochotniczej straży pożarnej Niedźwiedzice. Proszę bardzo, jak bardzo wielu sponsorów mamy. Zapraszam panią Agatę Przyłucką. Zapraszam panią Monikę Przyłucką. Zapraszam przedstawiciela Rady Sołeckiej w Niedźwiedzicach. Zapraszam pana Ryszarda Tulika. Panią Monikę już czytam, prawda? Monikę Przyłucką. Proszę bardzo, proszę państwa, ogromne brawa dla naszych sponsorów. Bardzo życzliwy dzień. Zapraszam panią Renatę Ostrowolską. Dziękuję bardzo, bardzo. Dziękuję. Proszę państwa, ta dekoracja to właśnie przez te dwie nauczycielki, przez mamę i córkę została wykonana. Dziękuję bardzo serdecznie. Pani Lidia. Marcin! 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 Marcin!
proszę. Rada Sołecka. Rada Sołecka zaprasza w Radę Sołecką pana Ryszarda Dudę. Jestem razem przewodniczącym w Radzie Sołeckiej, bo to zdanie podwójne. Panie prezesie, dziękujemy bardzo serdecznie. No, pana Ryszarda Dudka, naszego sąsiada, poproszę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo serdecznie państwu. Jeszcze raz gorąco dziękujemy wszystkim sponsorom, wszystkim dobrym sercom, które wsparły dzisiejsze święto. Nie mogłoby się odbyć w tak pięknej oprawie, gdyby nie państwo. Serdecznie, gorąco dziękujemy. A teraz czas na to, żebyśmy usłyszeli dzisiaj te nasze przyjaciółki. Zapraszam do występu.